Dzień dobry, witam Państwa ponownie. Tak jak w poprzednim naszym spotkaniu, obiecałam Państwu, że spotkam się z Państwem i po prostu przedstawię już wykonany, jak zasadzie wcześniej, planowany wyrok, prawda? Miała być ją poruszeczka. No, wprowadziłam pewne zmiany, ponieważ w trakcie wykonywania okazało się, że jednak będę miała za mało tej różowej nitki, prawda? Miałam tylko motyw i niestety musiałam robić dwukolorowy. Natomiast to, że akurat są te dwa kolory, myślę, że nie jest to źle, że równie jest ciekawa. I podobnie jak poprzednie, jest owalna. I oczywiście, no, ręcznie wykonana z tego względu, no, tak jak Państwu już wcześniej mówiłam, no, na dzień dzisiejszy jeszcze nie posiadam więc takiego sprzętu, żeby to po prostu mechanicznie i wtedy byłoby lepiej. Może. To ja może Państwu pokażę już tą poruszeczkę skończoną. Miała być w kolorze różowym, niestety no, ze względu na jakiś tam nie po prostu nie dokupiłam i po prostu zabrakło i już kiedy wykonałam, dopiero okazało się, że ponownie włóczka pojawiła się, więc teraz w tym momencie no już za późno, nie będę tego wszystkiego było, ale uważam, że równie jest ciekawa. Więc ja Państwu pokażę, jak to wygląda, proszę spojrzeć. No, tak to generalnie wygląda. Uważam, że jest ciekawa. Jest ciekawa pomimo tego białego koloru. To znaczy, i tego różu miało być troszeczkę więcej, no, z tego względu, że po prostu owal byłby już za duży. Więc no, zostało tak jak jest, tak jak Państwo widzą, prawda? No i tu oczywiście szycie i na odwrocie, na spodzie mamy zamek. Na całości, prawda, do szyty jest zamek. Oczywiście ręcznie, no niestety. No ale tak wygląda ogólnie ta podusia, o której Państwu wcześniej wspomniałam, którą już Państwo tam po części widzieliście. Generalnie tak, no uważam, że jest urocza. Uważam, że jest urocza i że no dodał jakiegoś może bardziej ciekawszego klimatu, być może, no nie wiem, no myślę, że jest ciekawa i nawet się dobrze i ładnie komponuje z tymi pozostałymi. No ja jestem usatysfakcjonowana. Uważam, że jest ciekawie. No jak Państwo mówiłem, no te właśnie różyczki i na te różowe bardzo dużo różyczki dochodzi, ponieważ tam się pewne motywy powiela. I niestety ta włóczka jest konieczna z tego względu, więc dużo właśnie wychodzi na te różyczki. Natomiast uważam, że jest ciekawa, więc tak powiem, wygląda. Białe podszycie oczywiście i poduszeczka, tak jak Państwo widzą. No uważam, że jest ciekawa, sympatyczna, miła i przyjemna. No cóż, ja odłożę może tą podusię, ale jeszcze Państwu coś właśnie wspominałam, że zabiorę się za wykonywanie pewnej rzeczy. Rzeczy, którą wcześniej też już Państwu po krótce omawiałam. Miała być to po prostu poszeweczka na taki zagłówek, na taki wałeczek, prawda? Niewielki. No i jestem właśnie w trakcie wykonywania. Ponieważ tam Państwu zdaje się powiedziałam, że no bo można to wykonać różnymi sposobami, prawda? Można wykonać, że się składa po prostu z kółek dwóch i jednego prostokąta zszytego, prawda? I połączeniu ze sobą wychodzi nam ten walec, prawda? Ten wolny taki tuba. Można jeszcze wykonać w inny sposób. No ja wykonałam to mianowicie w taki sposób, że nie będzie, zlikwidowałam po prostu jeden szef, to znaczy zlikwidowałam, zrezygnowałam z jednego szwa. Więc oczywiście tak jak berecik się wykonuje początkowo, prawda? Czyli musimy zrobić ten owal, to są moje te boki, prawda? Albo jak ustawimy pionowo tą tubę, to będzie góra i spód, prawda? Więc u mnie to będzie tym spodem, prawda, w danym momencie, bo teraz będę robiła prosto do góry, na jakąś tam wysokość, na którą potrzebuję, prawda. Więc tak, zrezygnowałam z jednego szwa i postanowiłam, że będę to robiła w całości jednak. Nie będzie szwa na boku, wzdłuż, nie będzie szwa dołem, będzie jedynie u góry zapięcie na zameczek, wokół tego po prostu na całym obwodzie. 2/3 obwodu to będzie zameczek.
i będzie się po prostu ta klapka z góry zamykała na zameczek, więc będzie ona osobno porabiana. Ale generalnie po słupeczkami, jak to wykonać? No więc ja Państwu to już zaraz powiem. Więc tak jak w pewnym momencie, jak się wykonuje wyrecie, prawda? Robimy do pewnego momentu, wszystko zależy od tego, jaka jest średnica naszego wałeczka, prawda? Jeżeli w przekroju, załóżmy, wałeczek nasz, średnica jego wynosi załóżmy 15 cm, więc taki owal robimy, żeby ta średnica wynosiła te 15 cm. Po czym w pewnym momencie na całym obwodzie, podobnie jak w wyreciku poprzednim Państwu już omawialiśmy, musi nastąpić załamanie, prawda? Musi nastąpić z tego względu, że no to potrzebujemy taki jakby wkład, tunel taki i taki po prostu, jakby to Państwu inaczej nazwać. No, taką po prostu poszeteczkę, do której możemy to włożyć, prawda? Czyli to musi być w ten sposób robione, tak jak widać, prawda? Czyli teraz pionowo do góry, po załamaniu. Więc tak, na całym obwodzie, kiedy robimy to załamanie, to tak jak w wyreciku było, co 5 albo co 10, zależy, ja nie wiem, jak Państwo tam macie, musicie sobie to rozplanować, tak żeby po prostu nie za bardzo przemarszczyć, żeby ta średnica nam się nie zmniejszyła, tylko żeby była odpowiednia do naszych, prawda, wymaganych tam rozmiarów. Więc co 5, co 10 oczek, jedno spuszczamy. I ten cykl powtarzamy, prawda, na całym obwodzie. I w tym momencie zaczyna nam się to załamywać, prawda? I potem już po prostu dopasowujemy tylko do naszego po prostu, naszego wałeczka, poduszeczki czy danej rzeczy, prawda? Żeby nie było to za szerokie i żeby to nie było za ciasne, żeby to nie było zbite. Więc spuszczamy do tego momentu, bo ja nie wiem jak tam Państwo, ale zazwyczaj, jeżeli robimy już średnicę w takich wymiarach, jaki ma wałeczek załóżmy, to tu już nie trzeba nic więcej, tylko po prostu co kilka oczek zgubić i on się już sam uformuje. I co? I cały czas robimy tak jak w berecie, na okrągło, na okrągło, na okrągło do góry, na wysokość, jaką tam Państwo potrzebujecie. I na tym kończymy. Następną rzeczą, jaka jest, to jest właśnie ten dekielek, który ma być zamykany, prawda? Gdzie tam będziemy przez ten otwór wkładać po prostu ten wałeczek. Więc osobno dorabiamy kolejne o tej samej średnicy koło, prawda? Oba taki. I po zrobieniu już doczepiamy go na pewnym odcinku szydełkiem bądź nitką, żeby to było takie wahadłowe, prawda? Więc na jakimś tam odcinku. Do pozostałej części, która nam zostanie, czyli te 2/3 albo 3/4 całości, prawda? Jak nam zostanie, doszywamy zamek. Jedna strona zamka idzie do tej tuby, a druga strona zamka idzie do tej pokrywki. Po zamknięciu mamy rewelacyjny schowek na to, żeby umieścić tam swój wałeczek, prawda? No i w ten sposób to jest wykonane. No więc mogą Państwo to w ten sposób wykonać. Poza tym, tak jak mówiłam, no, dwa koła załóżmy i prostokąt po zszyciu, prawda? Daje nam ten owal, jak dołączymy jeszcze te dwa boki, prawda? Czyli spód i ten wierzch, albo dwa boki, wychodzi nam też no, fajny pokrowiec na wałeczek. I jeszcze jak można zrobić? No można zrobić, tak jak mówiłam wcześniej, też z dwóch kółek, ale już nie z prostokąta, tylko tak jak tu, robi się naokoło, prawda? Cały czas. I taka tuba wychodzi. Też na jakąś tam wysokość i zakończamy i dorabiamy załóżmy dwa kółka, tak? Ja wybrałam taką opcję. Nie doszywam już. Spód jest z całości, prawda? Tak jak w berecie podobnie. Z tym, że w wyreciku jest taki otok, prawda, krótki, a tutaj ja potrzebuję mieć na wysokość załóżmy 30 cm. Więc ja potrzebuję taki. I na tym zakończę, prawda? I potem tylko dorobię sobie pokryweczkę, to z góry wieczko. Przymocuję na pewnym odcinku. Musimy ten odcinek dopasować sobie do długości zamka, bo prawda, jeżeli mamy jakiś tam dłuższy zamek, tak jak w przypadku moim, no 36 cm, to obwód 36 cm i zostaje mi jakieś 8 do 10 cm na obwodzie, gdzie ja muszę tą klapkę, tą górną po prostu umocować. No więc jak to generalnie wygląda? No jak Państwo widzą, prawda? To na razie to wyszedł taki rondelek,
Można to tak nazwać, no trochę tak może niestosownie co do danego wyrobu, ale wyszedł taki rondelek, prawda? No widać, prawda? Taki garnuszek, można by to tak nazwać. Czapeczka, garnuszek, o, takie coś to wychodzi. Jak się robi z całości. No i już teraz prosto do góry, prawda? Tak jak mówiłam, spód jest taki i tutaj jest tak. Więc generalnie tak to będę robiła. Zlikwidowałam dwa szwy. Będzie tylko jeden, który będzie zamykał zamek. Uważam, że chyba najlepsza forma z tych opcja, no z tych trzech. Po prostu unikamy dodatkowego szycia, unikamy jakichś tam niepotrzebnych historii, prawda? No bo wiadomo, że gdzieś tam będzie się może tam z czasem pluło czy coś, no bo gdzieś nitka się zaciągnie, bo coś, prawda? A tak jak mamy z całości, to uważam, że to jest, no jest dobrze i unikniemy po prostu niepotrzebnych jakichś tam sytuacji czy niespodzianek przykrych, prawda? Gdzie potem przyszłoby nam to znowu łatać, zszywać na nowo i tak dalej. A tak unikam jednego szwa tutaj, prawda? Drugiego tu na pionie. I także w sumie jedynym szwem, jaki będzie, to zamek. Po prostu w tym momencie zamek będzie zapinał obie części wieczko z całością. No więc tak to wygląda. No jak już skończę, to ja Państwu pokażę, jak to wygląda w całości, bo być może, że no nie wytłumaczyłam Państwu tak dokładnie, albo aż tak zrozumiale, żebyście to w sposób taki odebrali, jak ja bym chciała, prawda? No cóż, ja się z Państwem pożegnam w tym momencie, no i cieszę się, że mogłam z Państwem się ponownie spotkać i podzielić się jakimiś tam kolejnymi moimi doświadczeniami, czy jakimiś tam moimi ręcznymi robótkami, z czego Państwo być może wyciągniecie tam jakieś wnioski, być może podsunę Państwu jakiś tam pomysł na coś i coś po prostu swojego zrobicie, coś innego, niepowtarzalnego, oryginalnego. No ja w dalszym ciągu zachęcam do wykonywania już tych rzeczy. No są przeurocze i jakaś tam pewna relaksy podskoczni i w ogóle. No myślę, że jest po części sympatyczna. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.